Szanowni Państwo, dzień dobry na prawdopodobnie ostatnich naszych zajęciach. Niektórzy z Państwa może przeżywają déjà vu, ale okazało się, że 10 tygodni to 10 tygodni, a nie 9. Dlatego mamy dzisiaj zajęcia dodatkowe. Dobrze się składa, że rzeczywiście brakowało mi jednych zajęć na to, żeby wytłumaczyć tematy machine learningowe i data science'owe do końca. No i okazało się, że już wiem, czemu mi brakuje, po prostu jedno zajęcia gdzieś omyłkowo pominąłem. Na dzisiejszych zajęciach w związku z tym proponuję, żebyście Państwo zrobili ćwiczenia związane albo z Pandas, albo z Intermediate Machine Learning. Sugeruję Pandas, dlatego że mogą się te ćwiczenia bardzo przydać Państwu w pracach inżynierskich, które pewnie już się zastanawiacie, jak pisać. Dlatego że Pandas jest to bardzo dobre narzędzie, które jest w stanie pokazać Wam, jak tabelaryczne dane, takie jak na przykład dane z Waszego czujnika, można w łatwy sposób obrabiać, przerabiać, analizować, robić wykresy i tak dalej. W związku z tym proponuję na dzisiejsze zajęcie ćwiczenia. Link do tych ćwiczeń macie w czacie. Jedne dotyczą Pandas, drugie dotyczą machine learningu. To jest Wasz wybór, który wykonujecie. Chciałbym, żeby w Waszym repozytorium znalazły się 3 dodatkowe Jupyter Notebooki zrobione z tymi ćwiczeniami, czyli to będzie odpowiadać około pierwszym 3 lub 4 ćwiczeniom. Tam w jednym z nich jest introduction akurat, więc wtedy 4 ćwiczenia. No i efektem dzisiejszych zajęć, podobnie jak poprzednich kakłapek, jest to, że po prostu wypełnicie te ćwiczenia, wrzucicie do swojego repozytorium. Jeszcze z takich zmian to z racji tego, żeby coś zostało po naszych zajęciach, na WeCampie umieściłem miejsce na wrzucanie linków do repozytoriów. Możecie też nam wrzucać zipowane wersje swoich repozytoriów jako po prostu, no, w cudzysłowie, pamiątkę. Jeszcze mówię tak, żeby namówić Was, co Pandas oferuje, to Pandas jest stosowane szeroko w praktyce, czy to w działaniach naukowych, czy też w działaniach, na przykład bankowcy korzystają w zamian za Excela, dlatego że o dużo więcej pozwala niż Excel, a jednocześnie jest stosunkowo łatwe. Dlatego że, no, powiedzmy, programujemy, ale bardziej de facto analizujemy dane w formie tabeli paroma stosunkowo prostymi komendami. Oczywiście jak tam się przejdzie dalej, to można sobie też ambitniejsze rzeczy zrobić, na przykład tutaj ćwiczenie 4. Grouping and Sorting może Wam pokazać, jak dokonywać pewnych operacji troszeczkę trudniejszych. I teraz taka uwaga. Te rzeczy też się da robić w Excelu, tylko że problem z Excelem jest to, że nic potem nie zostaje. No i to jest problem, który po pierwsze powoduje, że na przykład ciężko jest odtworzyć czyjś sposób myślenia, a po drugie też ciężko na przykład zrozumieć, czy ktoś to dobrze zrobił, czy źle. Na przykład pod kątem, no, wyobraźmy sobie, że zrobiliście jakieś badania i coś się komuś nie podoba, to nie jest w stanie nawet odtworzyć waszego sposobu myślenia. Dlatego współcześnie dąży się właśnie, żeby dokumentować swój sposób myślenia, jak się analizuje dane, z wykorzystaniem takich narzędzi jak Pandas. Alternatywnie można korzystać z języka programowania R, ale to jest jeszcze zupełnie inna bajka. Narzędzia są bardzo ciekawe, sprowadza się to do po prostu wykonywania określonych kolumn, można robić takie rzeczy jak pivot tables, można sobie grupować, sortować, wybierać jakieś kolumny, filtrować, czyli, no, do przykładu to za to 5. ćwiczenie data types and missing values, to łatwo sobie wyobrazić, że macie dane z jakiegoś czujnika, gdzie czasem czujnik podaje na przykład błędne dane albo spoza wartości, no i w jaki sposób możemy je uzupełnić, filtrować, to też jest wytłumaczone. Także polecam to. Intermediate Machine Learning oczywiście też jest bardzo ciekawą rzeczą. Tam za to polecam późniejsze ćwiczenia, szczególnie ćwiczenie OX-ie Boost, które też dotyczy danych tabelarycznych i jest takim dobrym, współczesnym sposobem na uczenie maszynowe z wykorzystaniem danych tabelarycznych. Ale twierdzę, że bardziej uniwersalne i coś, co Wam się tak wprost przyda w Waszym, na pewno tutaj, życiu jeszcze studenckim, a później zapewne życiu naukowym, to jest Pandas. Więc przeczytajcie to sobie, zadecydujcie, pewnie później poproszę o odpowiedź, kto co wybrał, tak z czystej ciekawości. A tutaj, no, myślę, że dla Was to będzie duży bonus pod kątem
po prostu nowego, ciekawego, fajnego narzędzia, które można użyć wprost w tych rzeczach, które się niedługo robić. Jeszcze może tak pod kątem jakichś rad, no to jako, że już dokonałem no, parunastu recenzji prac, paranaście osób się pode mną obroniło, to mogę Wam powiedzieć, że jest o dużo wartościowsza praca, w których są analizowane jakoś dane w sposób porządny. To znaczy, nawet jeżeli macie pracę taką bardziej projektową, gdzie coś projektujecie, to fakt, że na przykład zmierzycie określone wartości, takie, które na przykład udowodnią, że Wasze urządzenie działa, no nie wiem, załóżmy, że chcecie zrobić robocika, który ma jechać po linii prostej, no to puszczacie go 10 razy, patrzycie, jaka była odchyłka od tej linii prostej, no i analizujecie na przykład takim narzędziem jak Pandas, to jest o dużo wartościowsza niż praca bez takich rzeczy. Dodatkowo dobrze zwizualizowane, gdzie zrobicie interesujące wykresy, gdzie pewne rzeczy pozaznaczacie, to jest praca, która sama sobie zaczyna się wyróżniać. Dlatego to jest naprawdę ważne, żeby się takich narzędzi nauczyć i macie dobrą okazję, żeby to zrobić. Także polecam jeszcze może, żebyśmy na filmiku mieli zaznaczone, o co mi chodzi. To chodzi mi o tą stronę kaggle.com/learn/pandas, gdzie mamy ćwiczenie o Pandas. Tutaj akurat mamy wprost 3 ćwiczenia do zrobienia. No i tak jak poprzednio, zgrywamy sobie później i wrzucamy na repozytorium. Ale oczywiście polecam wszystkie 6 tych ćwiczeń, dlatego że to po prostu może się wprost Wam przydać w tym, co robić. I na pewno to będzie pozytywnie o Was świadczyć, że umiecie po prostu analizować dane. No więc zapraszam do pracy i no już pewnie to już taki prawdziwy, może trochę bonus stage, ale zapewne rzeczywiście to są nasze ostatnie zajęcia laboratoryjne. 2 tygodnie od dzisiejszych zajęć macie na wrzucenie do systemu repozytoriów, już takich finalnych wersji i po tym czasie te rzeczy ocenię. Także zapraszam do pracy i jestem otwarty na jakieś pytania.